I zaczniemy może właśnie od rozważań o rewizji ładu geopolitycznego, najpierw o tych potęgach państwowych. Tak powiedziałem, że od lutego wszyscy już widzą, że tutaj jest dążenie do tego, żeby ten ład obecny zrewidować, no bo obecny ład się zasadza praktycznie na jednym, na tym, że mamy jedno światowe mocarstwo, Stany Zjednoczone, i to państwo ma prawo zbombardować każdego lub też, inaczej mówiąc, wyeksportować do niego demokrację. I czy twoim zdaniem jesteśmy już w tym momencie zwrotnym i generalnie jak to się wszystko potoczy? Można by w zasadzie zacząć od rozważań, czy my będziemy w obozie zwycięzców, czy w obozie przegranych? To jest dobre pytanie. Jeśli chodzi o tą wojnę hegemoniczną, o której wspomniałeś, to ja mówię o niej od początku istnienia mojego kanału i to może nie tyle są Stany Zjednoczone, co to, co nazywam banksterką, czyli drukarze pieniądza, szefowie wielkich banków emisyjnych, szefowie wielkich korporacji. To jest taka kamaryla, która rządzi nami od, nie wiem, 100 lat albo pewnie dłużej i dąży do ujednolicenia celem zrobienia światowego rządu. No i cóż można powiedzieć, szło i całkiem nieźle. Pierwsza, druga wojna światowa, wszystko to szło w kierunku układu, można powiedzieć, takiego właśnie hegemonicznego, bardzo silnego w kierunku światowego rządu, w kierunku ujednolicenia struktur politycznych też na całym świecie, no bo musisz mieć wszędzie podobny sposób zarządzania, żeby potem móc tym światowym rządem zarządzać. No ale niestety udało się Chińczykom wzrosnąć do wielkiej potęgi w sposób niezauważony za pomocą różnego rodzaju forteli, że tak powiem. No i teraz mamy tą sytuację, że Chiny już stworzyły, można powiedzieć, swój obóz polityczny, który jest obozem budowanym wokół BRICS, czyli Brazylia, Rosja, Indie, Chiny. I South Africa. I jeszcze podobno teraz ma dojść do tego czyli Turcja. Czyli Argentyna. I jeszcze, proszę Ciebie, czyli Arabia Saudyjska i jeszcze kilka innych tego rodzaju krajów. W związku z tym można powiedzieć, że ten sojusz chiński nabiera impetu. No i tutaj ewidentnie widać, że Rosja, która jest, i co jest jeszcze ciekawe, że od samego początku, bo BRICS powstawało na początku XXI wieku, około 2006 roku. W 2011 roku do BRICS dołączyła Afryka Południowa i stąd już ta nazwa BRICS z S na końcu. No i te państwo od samego początku, jako jeden z głównych swoich punktów, to było stworzenie alternatywnego systemu finansowego, co jest bardzo istotne. No bo wszyscy ci, którzy czytali Wojnę o pieniądz Hongbinga, no to wiedzą, że bitwa o pieniądz będzie najważniejszą bitwą tej wojny o hegemonię. W momencie, kiedy pieniądz, który jest głównym narzędziem do czerpania energii, nazwijmy to wysysania energii ze świata tych banksterów, kiedy ten pieniądz zostanie zastąpiony jakimś innym pieniądzem, kiedy zostanie, krótko mówiąc, ta bitwa o rynek pieniądza wygrana przez BRICS, czy też przez Chiny, no to potęga banksterska po prostu przestanie istnieć, można powiedzieć, zostanie włączone zasilanie. A widzimy, że to się w tej chwili rozgrywa. Ten cały manewr Putina z tym, żeby zmuszać państwa do płacenia za gaz w rublach, no to jest właśnie element tego przestawiania takiego, powiedziałem, harmonijnego, delikatnego, właśnie nie wojennego, nie rewolucyjnego, ale takiego ewolucyjnego przestawienia całej tej struktury monetarnej, która dotychczas, powiedzmy, działa w ten sposób, że, no bo proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że macie w domu drukarkę do pieniądza. Jaki jest problem? To jest wasz pieniądz. Powiedzmy, że to jest mój pieniądz, prawda? Że drukuję sobie Sebastiany czy coś takiego. I cały problem polega na tym, żeby ludzie honorowali ten mój pieniądz. Żeby nie było tak, że ja im ten mój pieniądz z piwnicy, wiesz, tam daję i mówię, poproszę samochód, nie, bo to jest 1000 Sebastianów, nie? A ktoś mówi, stary, no ale co ty mi tutaj proponujesz za wymianę? W związku z tym pierwsza i druga wojna światowa i wielka potęga militarna Stanów Zjednoczonych, to jest ten argument, że te
te Sebastiany, że tak powiem, że te dolary trzeba przyjmować po prostu. No i Chiny i Rosja i wszystkie inne kraje BRICS chcą to zastąpić dużo bardziej naturalnym, powiedziałbym, że bardzo naturalnym systemem. Mianowicie, jeśli mam jakiś towar, na przykład ten oto, będzie tu widać, tak, kubek, ten oto kubek z wodą i ktoś chce go kupić, to ja mówię, słuchaj, mam taką prośbę, żebyś kupił go za mój pieniądz. A skąd wezmę twój pieniądz? No sobie kupisz w moim banku, tam wymienisz za coś. Ale jak będziesz chciał kupić moją szklaneczkę z wodą, to bardzo bym prosił, żeby chciałbym dostać po prostu mój pieniądz za tą szklaneczkę z wodą. I to jest ten klimat, że każdy, na dobrą sprawę, każdy może być emitentem pieniądza, jeśli tylko stworzy sytuację, że ktoś będzie musiał go używać. To nie jest żadna uzurpacja, zobacz, to jest sytuacja, w której autentycznie, krótko mówiąc, rynek pieniądza danego podmiotu, bo to może być podmiot państwowy, ale niekoniecznie, będzie proporcjonalny do skłonności, do zdolności eksportowych danej osoby, danego państwa, danego podmiotu i uważam, że to jest bardzo uczciwe, jeśli tak może. Nie stoi tam żaden przymus, żadna wizja wojny, żaden lotniskowiec, żadna bomba. Po prostu, jeśli chcesz kupić moją szklaneczkę, poprosiłbym o Sebastiana. Sebastiana kupisz w banku. A jeśli ci to nie odpowiada, to po prostu kup sobie szklaneczkę gdzie indziej. Czy to nie piękne? To jest wizja, to jest bardzo dobra wizja. Nam się przedstawia tą wizję, nazwijmy to hegemonii Chin, która nie będzie de facto hegemonią Chin, tylko właśnie, tak jak mówię, światem policentrycznym, przedstawia się jako coś jeszcze bardziej przerażającego niż cały ten wielki reset. No, ale wszystkie nasze media, powiedzmy, są w rękach, no nie wszystkie. Emisja jeszcze chyba nie jest w rękach banksterów, nie? Cały czas. W każdym razie wszystkie... ale to jedno z nielicznych mediów i to jest chyba taki zasadniczy chyba tutaj problem w tym, że jest nam serwowana fałszywa wizja rzeczywistości, bo a propos zresztą tego świata policentrycznego, to chyba te wydarzenia, które poprzedzały to, co się dzieje na Ukrainie teraz, mam na myśli chociażby różne tam wydarzenia, chociażby w Kazachstanie, wyglądają na, jakby to określić dobrze, pewnego rodzaju desperacką próbę powstrzymania inicjatyw właśnie chińskich, tego tak zwanego jednego pasa i jednej drogi, które wyrywają Chiny z pewnego rodzaju izolacji, jeśli chodzi o czy uzależnienia od transportu morskiego. I w związku z tym, no to w zasadzie jest wojna ekonomiczna, bo wszyscy widzą wojnę przez pryzmat właśnie tego, co widzimy na Ukrainie, że rakiety latają, czołgi strzelają, ludzie do siebie strzelają, ale to przede wszystkim jest właśnie wojna ekonomiczna. I czy te wszystkie różnego rodzaju właśnie zaburzenia na świecie to nie są takie desperackie kroki ze strony Ameryki powstrzymania tej chińskiej ekonomicznej ekspansji i czy na przykład to, co się dzieje teraz za naszą wschodnią granicą, nie jest również taką próbą? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Mam takie wrażenie, że w tej sytuacji, żeby zdobyć trochę czasu, bo operacja COVID wydaje mi się, że była operacją uzgodnioną przez obie strony. Używam takiego porównania, że dwóch szulerów usiadło do stolika i tak naprawdę umówili się, zrobią coś razem, ale każdy z nich miał zdanie, że wykiwa tego drugiego. Myślę, że zachodnia banksterka chciała zrobić taki manewr, że zniszczyć, powiedzmy, prestiż Chin, mówiąc, że zobaczcie, to oni zrobili tego wirusa, bo jedzą nietoperze, są naprawdę niesforni, ściągnąć przemysł chiński na zachód, czy tam gdziekolwiek, czym dalej od Chin i w ten sposób, nazwijmy, podłożyć nogę całemu temu ekonomicznemu kolosowi, jakim są Chiny. Natomiast Chińczycy, wydawało się, że idą w tą grę, że faktycznie zrobili COVID, nakręcili mnóstwo filmików, jak tam ludzie się przewracają, jacyś kosmonauci ich podnoszą, jak w 5 dni budują szpital covidowy i tak dalej. Wszystkim się wydawało, że dali się na to nabrać, ale po 3 tygodniach
magicznie ozdrowieli. Tam jeszcze był taki motyw, że cała ta sytuacja z COVID-em miała zmienić rząd w Chinach. Najprawdopodobniej ludzie, którzy są związani z wielkim kapitałem międzynarodowym, z wielkimi koncernami, tak zwane skrzydło, frakcja komsomolców miała przejąć władzę, wskazując, że Xi Jinping sobie po prostu nie poradził z tym COVID-em. I myślę, że taki był plan i że to było świetnie pomyślane, natomiast Xi Jinping poradził sobie z COVID-em, poradził sobie z frakcją komsomolców, utrzymał władzę, przestawił wajchę na tory narodowe, mocno narodowe, jeśli chodzi o Chińczyków, z takich torów międzynarodowych. I, no i cóż, no i okazało się, że jest odwrotnie, że to Chiny zaczęły rozdawać karty, bo z kolei przemysł zacieśnięty lockdownami na Zachodzie zaczął jeszcze bardziej potrzebować chińskich towarów. No i cóż mogę powiedzieć, nie wyszło. Okazało się, że nie wyszło. No i myślę, że to była podobna sytuacja teraz. Druga operacja wejścia w jakąś wojnę, bo wiesz, jaka jest strategia, czy kontrstrategia Zachodu na to zagrożenie Wschodem? No, albo zrobimy wojnę, ale wojna daje nam możliwość zrobienia nowej zimnej wojny i nowej żelaznej kurtyny po to, żeby przeciąć te szlaki komunikacyjne i te łańcuchy dostaw. Ponieważ Zachód nie jest już w stanie konkurować ekonomicznie ze Wschodem. Wschód jest zbyt potężny. Jedyna szansa to jest po prostu znaleźć dobry powód, żeby przeciąć komunikację. I wtedy zabezpieczyć się przed tym, że konkurencja Wschodu tak naprawdę wywali ekonomicznie Zachód i przede wszystkim rządy Zachodu. To jest jedna szansa, po prostu zamknąć się w bańce, szczelnej bańce hermetycznej, niedostępnej dla Chińczyków, powiedzmy generalnie tych krajów BRICS-u. No i oni to próbują zrobić, no ale nie da się tak z dnia na dzień powiedzieć, nie będziemy kupować chińskich towarów, no bo będziemy kupować nasze, które są 3 razy droższe. No bo to wiesz. No ale to już widzimy dzisiaj, że my nie będziemy kupować rosyjskiego węgla i rosyjskiego gazu. No węgla chyba nie, ale gaz dalej kupujemy, tyle że od Niemców, więc to jak się okazuje nie jest takie proste. Ale zobacz Kamilu, że żeby coś takiego się zadziało, musiała wybuchnąć wojna. Nie chodzi o to, że na wojnie, wiesz, ktoś do kogoś strzela i ktoś zajmuje jakiś teren, tylko to jest odpalenie pewnego wyższego poziomu, nazwijmy to, percepcji obserwatorów. Coś się dzieje, wszystkich oczy są skierowane, można na tym ciepełku, wiesz, usmażyć jakiegoś kotlecika. No i idea była prosta. Biden, myślę, że po to został wybrany taki facet jak Biden, żeby pokazać słabość. Zobaczcie, jeśli chcecie zaatakować, jeśli chcecie jakiś rewizjonizm tutaj uprawiać, to tylko teraz Ameryka ma przywódcę w postaci faceta, który gryzie stołek i wiesz, i tam musi napisane, na tym się siedzi, czy coś takiego, wiesz. Jak wsiądziesz na rowerek, to wywal się dopiero na trawniku, nie, a nie na środku ulicy i nie musi i tak myli. Ewakuacja z Afganistanu pokazywała, wydaje mi się, że też był teatr przesterowany. Wiesz, to jest niemożliwe, żeby erozja armii amerykańskiej osiągnęła taki poziom, żeby to tak musiało wyglądać. Myślę, że tak nie musiało wyglądać. To był też teatr, pod którym jesteśmy słabi. Poza tym Biden też mówił Putinowi, jeśli wejdziesz na Ukrainę, żaden amerykański żołnierz tam nie poleci. Myślę, że chciał go wystawić na to, żeby tam Ukrainę sobie po prostu wziął. No ja myślę, że Putin dobrze wiedział, że go wystawia i pierwszy krok, ja tak interpretuję tą operację skierowaną przeciwko Kijowowi, bardzo nieudaną, że on faktycznie idzie na ten Kijów i faktycznie tam przegrywa. Ale po co to było potrzebne? No bo gdyby wydaje mi się, armia rosyjska uderzyła z całą mocą, za pomocą wszystkich środków, jakie tylko mają, oczywiście bez broni atomowej, ale uderzyła w centra decyzyjne, w jakieś tam wodociągi, w coś tam, wiesz, w prąd, że no przecież to nie jest problem, to myślę, że ta wojna trwałaby 4 dni i by się skończyła i to była idealna sytuacja dla Zachodu, bo zobacz, co by było, jaki byłby strach na Zachodzie. Rosja pokonała, wiesz, machnęła, pokonała Ukrainę. Kto będzie następny? Wszystkie kraje Zachodu zbiłyby się w jedną kupę, że tak powiem. Stany Zjednoczone byłyby naturalnym przywódcą wtedy w takiej sytuacji i byłaby ta wymarzona zimna wojna. Wymarzone zerwanie ewidentnie tych wszystkich i wszystkim
wiesz, no, połączeń handlowych. No i przede wszystkim Stany Zjednoczone byłyby tym przywódcą, a kolektywny Zachód byłby nareszcie zjednoczony. A to co się dzieje? Co się dzieje? Rosjanie dali Ukraińcom poczuć smak zwycięstwa, żeby chcieli walczyć, żeby to mogło trwać dłużej, żeby pewne procesy się zadziały. I faktycznie walczą sobie tak na pół gwizdka, bombardują się tam artylerią, cały czas jednak idąc do przodu, mając jednocześnie, no nie wiem, co najmniej pięciokrotnie ilościowo słabszą armię. Poza tym po stronie jednak Ukrainy jest cała logistyka Zachodu. Wszystkie urządzenia do świadomości operacyjnej, wiesz, cały i tak dalej, mnóstwo technologii, a mimo wszystko to Rosjanie posuwają się do przodu. No jak to mówił klasyk, armia rosyjska ucieka w popłochu, zajmując kolejne miasta. Dokładnie tak. I w związku z tym wydaje mi się, że Ukraińcy z jednej strony w pierwszym okresie wojny nabrali ochotę, żeby się bronić. W tej chwili myślę, że już pomału zdają sobie sprawę, że skoro nie są w stanie powstrzymać Rosjan, mając pięciokrotną przewagę, to znaczy coś będzie nie tak. Ja nie wiem dokładnie, czy mają pięciokrotną przewagę, czy nie. Władimir Żeleński tam mówił o 700 tysiącach żołnierzy, więc to by wskazywało na nawet bardziej niż siedmiokrotną przewagę. Ja myślę, że to też był oczywiście blef w jakimś sensie. Na pewno w każdym razie radzą sobie bez mobilizacji. No sobie wyobrażasz, że Rosja napada na Polskę, a Polska nie robi mobilizacji? Przecież to jest gest, wiesz jaki to jest gest. Na zasadzie to jest taka wojna, którą mamy opanowaną, nie boimy się jej. Trochę jak Ameryka, wojny kolonialne. Wolna, dokładnie. W związku z tym jest to bardzo ciekawy proces polityczny, który się rozgrywa. Jednocześnie Rosja wchodzi z tym swoim rublem. Zaczyna tworzyć ten proces przeistaczania się systemu monetarnego pod pozorem wojny, pokazując Zachodowi, na pewno chcecie zimnej wojny, na pewno chcecie zerwania połączeń handlowych ze Wschodem, na pewno was na to stać. Wiesz, to musi wybrzmieć. No, cały ten kolektywny Zachód, cała Unia Europejska, zdaje się, że 9 państw Unii Europejskiej postanowiło kupować za ruble ropę i co się okazało? No, że to jeszcze było Putinowi za mało. Powiedział tak, a wam teraz nie będziemy tej ropy przesyłać, ponieważ chcemy, żebyście nam zdjęli sankcje. A firma Siemens w Kanadzie robi tam jakąś turbinkę, no i ta turbinka nam się chyba zepsuła, więc będziemy wysyłać wam połowę tylko gazu, dopóki nie załatwicie zdjęcie sankcji. Więc oni podwyższają, wiesz, podwyższają poprzeczkę.